No cześć, witajcie, zobaczcie, wróciłem z kiosku i patrzcie, co to tu w kiosku na mnie czekało. Patrzcie, taki Ursus był w kiosku, to teraz weszło tam do Agostini. Zobaczcie, tak to wygląda. Ogólnie wam powiem szczerze, że ja kupiłem pierwszy numer, na pewno tu nie będzie składania tego modelu. Moim zdaniem się to po prostu nie opłaca, bo nie opłaca się dlatego, że zobaczcie, tu jest, tak widzicie, zachęcili. Cała maska, cały grill jest tutaj, cała właśnie atrapa, takie logo ładne, ale i tak w trabancie Aszec to było lepiej zrobione, te znaczki osobne to było. No lampy całe tutaj, odbłyśniki takie, za 3 zł, słuchajcie, to warto było sam śrubokręcik kupić. Tu są przewody do lamp jeszcze, śrubki, no i takie coś jeszcze tam, co nie wiem. Te dziurki tutaj to jest do lamp mocowania. To już mamy naklejone, takie kalkomanie. O, tu możecie sobie to wszystko przeczytać. No ogólnie model ładnie tutaj wygląda. Nie można się tu do niczego przyczepić. Tutaj ten silnik jest ładnie zrobiony. No, teraz druga strona. Zobaczcie. Tak to tutaj wygląda. Skala 1 do 8 to jest. Złóż model kultowego ciągnika i zapłać 4000, jak za darmo. To już następny numer, drugi 1999 i trzeci numer bodajże zawsze kosztuje 35 zł albo 40 w przypadku tego Trabanta Aszec. Ale no, żeby nie było same minusy, tu zobaczcie, mamy o światła. Dźwięk silnika, właśnie klapkę tutaj, maskę otwieraną. To jest bardzo ładna naklejka na filtr. Zobaczcie, bardzo ładnie to jest wykonane. Bardzo kabina jest dobrze zrobiona też. Szczegółowo odwzorowany silnik. No, do tego jest jeszcze taka przyczepa, widzicie? Nawet zobaczcie, się postarali, zrobili nadruki na oponach. To są na pewno, no tu pisze 100 mil, dokładnie tu wam odwrócę. Tu pisze 100 mil. No nie, no ogólnie nie mam nic do tego modelu, ale nie będę składać za drogo, słuchajcie. Teraz słuchajcie, wezmę coś tutaj i sobie to, kurde, otworzymy. Żeby tej planszy tak nie poniszczyć, bo to tak może robić za fajny plakat. Zobaczcie, tak to tutaj wygląda. To jest, słuchajcie, taki cieniutki metal, to. Zobaczcie, była taka nalepka, zdarłem. Że pierwsze numery kolekcji co 2 tygodnie czują. Dobra, ja się zabieram do składania. Słuchajcie, tak to wyszło. Nawet ładny jest. Zobaczcie, nawet bardzo ładny. O, tu jest C330 i lampy mu zamontowałem. O tak. O, są zamontowane. Ten cały grill ładnie wyszedł. Atrapa. Tu ma śrubeczki takie małe jest. Ale tutaj jest taka dziura i co tam ma przyjść, tę dziurę? Jakaś taka chyba coś lepka. O, i tu są jeszcze przewody. Takie do lamp. Jakby tam ktoś go składał całego, to będzie elektryka.